Dzień dobry, witam serdecznie, Szanowni Państwo. Dzisiaj wyjątkowa okoliczność dla nas wszystkich chyba, bo wszyscy cieszymy się z tego, w czym za chwilkę będziemy udział brali. W zeszłym tygodniu mieliśmy okazję, uczestniczyć w otwarciu kompostowni w Opolu. To ważna instalacja, która w jakiś sposób zamykała starania gminy o utworzenie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów, ale nie o tym chciałbym powiedzieć. No, chciałbym podkreślić fakt, że przy okazji budowy kompostowni, otwarcia kompostowni odwiedził nas właściciel firmy Remondis, pan Rettmann, który jednocześnie na otwarciu tej kompostowni zadeklarował przekazanie 20 tysięcy złotych miastu, które miasto powinno spożytkować na cel współpracy z organizacjami, które zajmują się opieką nad dziećmi, nad dobroczynnością. Długo nie zastanawialiśmy się nad tym, co z takim wielkim darem serca zrobić. Zdecydowaliśmy się poprosić Remondis o przekazanie tych pieniędzy na rzecz Fundacji Państwa Jednorogów. Spotkaliśmy się z Państwem Jednorogami, słyszeliśmy o ich trudnej sytuacji. Chyba to najlepsza możliwość w tej chwili spożytkowania tych pieniędzy. Stąd to dzisiejsze formalne przed kamerami przekazanie datku, który firma Remondis przekazuje Fundacji Państwa Jednorogów. Ja oddam głos panu prezesowi. Mam ogromny zaszczyt i szalenie jestem szczęśliwy, że mogę dzisiaj, tak jak pan prezydent już powiedział, w zasadzie tutaj z inicjatywy pana Rettmanna przekazać tutaj jako firma Remondis Opole darowiznę na ręce tutaj gminy Opole. Myślę, że to jest taki okres, w którym trzeba zwracać uwagę na dzieci potrzebujące, na osoby potrzebujące, nie tylko dzieci. Tutaj chwilkę rozmawialiśmy z Państwem i naprawdę fundacja nawet przerosła moje oczekiwania, jak jest duża, jak wiele zatrudnia osób, od ilu lat już na naszym rynku funkcjonuje i my musimy, że tak powiem, czujemy się też w obowiązku, żeby takie właśnie inicjatywy wspierać. Mam nadzieję, że ten gest będzie pierwszym gestem tego roku. Mam nadzieję, że również inni przedsiębiorcy, inne osoby, które poczują dzisiaj w jakiś sposób też tą atmosferę świąt, przekażą również Państwu jeszcze jakieś inne środki. Ja jeszcze raz mówię, gratuluję Państwu tych osiągnięć i naprawdę z całego serca przekazuję też właśnie też w imieniu Remondis ten datek tutaj. I myślę, że to jest odpowiedni moment. Ten pakiet przekazać. Lepiej tak. Zobaczymy, czy rzeczywiście. Czy rzeczywiście to tak właśnie wygląda. Proszę bardzo. To tak ogólnie. Tak, bo to tak poprzez pośredników. Ale do. Dającym jest firma Remondis, otrzymującym Fundacja Państwa Jednorogów. Miła, myślę, miły prezent wigilijny pod choinkę. Fundacja nasza jest od półrocza w ogromnym dołku finansowym i ten dar szczególnie nas raduje. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli zamykać naszej działalności po tak długim okresie 25-lecia naszej wspólnej działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Chcemy te pieniądze przeznaczyć na ich rehabilitację i diagnostykę. Fundacja prowadzi działalność od 25 lat. W tej chwili mamy ponad 1000 rodzin zapisanych w fundacji. Codziennie korzysta z usług terapeutycznych około 250 osób, w tym 136 w ośrodku rehabilitacji społecznej i zawodowej, czyli są to osoby dorosłe, a około 115 dzieci od 5 tygodni do 18 lat korzysta z rehabilitacji leczniczej, logopedycznej, psychologicznej i pedagogicznej w ośrodku przy ulicy Szymanowskiego 1. W ubiegłym roku oddaliśmy przy Szymanowskiego ośrodek wczesnej interwencji i ta inwestycja już w zasadzie zamyka potrzeby, jakie są
lokalowe, jakie są potrzebne do realizacji kompleksowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych w mieście Opolu i myślę, że także w rejonach województwa opolskiego. Natomiast potrzebny jest w Opolu dom dla ludzi dorosłych, niepełnosprawnych, które tracąc rodziców nie mają gdzie się podziać i zmuszeni jesteśmy umieszczać ich w domach pomocy społecznej poza Opolem. Są to Racławice Śląskie i inne miejscowości z dala od Opola, gdzie osoby niepełnosprawne muszą być zabrane ze swojego środowiska, w którym żyły przez 20 kilka, 30 kilka lat i umieszczone z dala wśród obcych, z dala od swego środowiska. Mam nadzieję, że w Opolu powstanie taki dom, w którym osoby niepełnosprawne będą mogły dożyć starości, a także osoby, które są przewlekłe, chore, będą mogły tam swoje życie skończyć. Dziękuję bardzo.